Pan Dawid Koczy, który dzisiaj jest przedsiębiorcą, to też jest taka trochę niespodzianka, że pan poszedł w biznes, nie poszedł pan typowo w to, co się panu wtedy bardziej chyba marzyło, czyli w show biznes, ale mimo wszystko jest pan nadal taki aktywny i wraca pan do Mirażu, wraca pan do tego koncertu Kolęd. Jak pan się czuje w tym dzisiaj, 6 stycznia 2023 roku? Jednak to jest dowód na to, żeby nie odcinać się od tych pasji, które gdzieś tkwią głęboko. Jak się okazuje, jak pokazało życie, pomimo tego, że jestem na co dzień szefem kuchni, to jednak ta część wyrażania siebie poprzez muzykę i śpiewanie, w szczególności w tym projekcie, ponieważ to są piosenki o szczególnym przesłaniu. Nie ukrywam, że też jest to dla mnie ogromna podróż sentymentalna, ale też właśnie chodzi o to przesłanie, w szczególności na ten moment i na ten czas, w którym my żyjemy. Myślę, że ten koncert jest potrzebny i nie byłem w stanie jakby odmówić i nie wyobraziłbym sobie braku swojej obecności tutaj. Zawsze Miraż był zdominowany przez te głosy kobiece, mężczyźni jako takie rodzynki trochę się właśnie w nim wyróżniały. I pan mówi, podróż sentymentalna. Do czego pan czuje największy sentyment z tego okresu, kiedy tworzyliście taką wspólnotę śpiewaczną? Do czego czuję największy sentyment? Do tego, że narodziły się prawdziwe przyjaźnie, do których teraz do dzisiaj sięgamy. Zdarza mi się spotkać gdzieś jeszcze zakulisowo, kiedy wyjeżdżam do Warszawy z Anią Wyszkoli. Bardzo dobry kontakt z Marzeną Korzonek, na której zawsze mogę polegać i liczyć. Oczywiście sami w sobie Państwo biskupowie, to jest jakby przyjaźń, która nie musimy się spotykać na co dzień, żeby wiedzieć, że możemy do siebie wracać i możemy na siebie polegać i liczyć. Czego by pan życzył tym pokoleniom Mirażu, które teraz nadeszły? To są bardzo młode osoby. W zasadzie mogłyby być powoli takimi co najmniej młodszymi siostrami, jeżeli nawet nie jakimś więcej na takiej drodze życiowej. Oczywiście życzę im sukcesów, które są okupowane ciężką, ciężką pracą. Nie wiem, czy chodzi do końca o życzenia, ale moim marzeniem byłoby, żeby ci młodzi ludzie chcieli coś powiedzieć światu. Jeśli zamieni się to w jakiś sukces i bardziej w jakimś komercyjnym stopniu zaistnieją, to też będzie fajnie. Ale żeby przede wszystkim myśleli i śpiewali sercem. Pięknie, pięknie. Dzięki, super. Dziękuję bardzo.